Miałeś w ogóle twarz, ona była widoczna, czy miałeś sam cień? Nie, no twarz normalnie, wszystko tak? Bo ona mi się wydawało, że był sam cień. Nie, to tylko wszystkie bachać się poruszałam i mi się wzięło inaczej światło. Słuchajcie, im bardziej się zbliżamy do człowieka, tym jakby to dajemy jakby taki bardziej intymny kontakt widzę z tym bohaterem, tak, którego pokazujemy, więc czasami może też za blisko nie pokazywać tego, więc czasami może też za blisko nie pokazywać tego, więc czasami może też za blisko nie pokazywać tego bohatera, nie, to od was zależy. Tak czy owak, no, tak może tak to być duże zbliżenie albo zbliżenie. No to... Nie muszą być książkowe specjalnie, tylko uzmysławiam wam jak obraz, jak bliskość planu, jak plan filmowy działa na widza, tak? Mhm. Po prostu im jesteśmy bliżej, my jako powiedzmy z kamerą, tym tak samo próbujemy przekazać taką samą informację widzowi. Czyli jakby też zbliżamy widza do tego bohatera, tak? Czyli... Mhm. Proszę o opuszczenie tego pokoju przez osoby zbędne. Proszę palcami. Proszę wyjść. Ja tu pracuję. Dobra, już. Jeszcze raz lecimy. To samo. Pan co nagrywa? Odpady pewnymi zdaniami, jakie twoje hobby? O, to już moje hobby jest tutaj. Może jest na ulicy, jest moje hobby. Ten jest mój strzyż. Nie psa, dobra. Chodzę do technikum numer 3, tak zwanego drzewniaka. Jak ci jest w tej szkole? Podoba ci się tam? W tej szkole bardzo mi się podoba, jest po prostu szkoła super, świetni nauczyciele. Wszystko jest naprawdę bardzo w porządku, przedmioty są bardzo ciekawe, dużo się dzieje i jest okej. Okay. Czyli jakby spotkał cię ktoś na ulicy, to potrafiłabyś powiedzieć, że tak, polecam tą szkołę, jest super. Tak, jeżeli chodzi o polecenie, to jak najbardziej polecam technikum numer 3. A czyli Kakotu. Tę szkołę. Tę szkołę. Proszę stąd wyjść. Teraz się będzie fotografią, czasami naświetlania przesłoną.